Dzień dobry, z tej strony Janek i chcę wam o czymś powiedzieć. Wydałem książkę. Zanim co nieco opowiem o takie tam, bo tak właśnie się ten mój piękny twór nazywa, to chciałbym was zaprosić na spotkanie z okazji tego wydarzenia. Informacje są w opisie i tutaj się wyświetli na chwilę mapka. No, bardzo często na mojej grupie oraz na Asku pojawiają się pytania, dlaczego akurat taki tytuł? Przede wszystkim chciałem przez niego przekazać, że to nie jest jakaś taka głęboka książka, po której przeczytaniu będziecie rozmyślać nad własnym życiem, albo też omówicie ją na języku polskim. Nie, to jest takie tam Jasia, czyli w moim stylu, niczym moje filmy na YouTubie. Ma bawić, ale bez przekazywania jakichś negatywnych emocji, ma sprowokować uśmiech na twojej twarzy, co jest najważniejsze, no i też przekazać co nieco, jakieś wartości. Nie jest to więc nic literacko ambitnego, ale dla mnie osobiście jest to bardzo wielkie dzieło. Dla moich najbliższych oraz dla was, dla moich widzów. Dorosłych raczej nie będzie interesować ta książka, no chyba, że waszych rodziców. Dobra, zróbmy to, na co najbardziej czekacie, czyli omówmy po prostu środek książki. Książka ma w sobie bardzo dużo obrazków, ale jednak nie są to takie jakieś puste grafiki, a zdjęcia odnoszące się do danego tematu czy też działu. Generalnie każda strona była opracowywana osobno, za co muszę mocno pochwalić Insignis, bo efekt końcowy jest naprawdę nieziemski. Zarąbiście to wyszło. Przy okazji, jak już jesteśmy na tej stronie, to do całej książki została stworzona specjalna aplikacja. Spokojnie, jest darmowa, już jest do ściągnięcia na iOS-y. Na Androida jeszcze nie, ale będzie niebawem. Dzięki tej apce możemy niektóre strony zeskanować i odblokować specjalną zawartość, jaką są filmy stworzone specjalnie dla tej książki. No i widzisz, jakie proste, udało ci się. Tak wygląda aplikacja, mamy tutaj tak jakby film zapoznawczy. Cześć, ja jestem Jay Dabrowski i dziękuję ci serdecznie za pobranie tej aplikacji, to bardzo dobrze wróży ci przyszłość. No i dzięki tej aplikacji możesz przede wszystkim zrobić takie wspaniałe rzeczy, jak zasubskrybować mój kanał. Genialnie. Polecam. Możesz zrobić sobie także ze mną takie śmieszne, fajne selfie. Oraz jeżeli masz książkę, to możesz zeskanować niektóre strony i w ten sposób odblokować tajemniczą zawartość, którymi najczęściej są filmy. Miłego czytania. No. Są tutaj także tak jakby moje powiedzonka. Powtórzę. No. Taka śmieszna aplikacja. A tak wygląda jedno selfie, które za jej pomocą utworzyłem z wozem. Tutaj także inne zdjęcia, które stworzyły już firanki. Myślę, że to fajna zabawa. A, i jeszcze najważniejsze, zanim dalej omówimy książkę, to w zdaniu Jan Dąbrowski napisał książkę. W cudzysłów na pewno nie można zabrać Jan Dąbrowski, ponieważ Jan Dąbrowski to moje imię i nazwisko, nie pseudonim. Napisał także nie, ponieważ treść jest całkowicie moja, a słowo książkę to już zależy od subiektywnego spojrzenia, czyli od ciebie. Dzięki takie tam... Nie, czekaj, to zabrzmi jak reklama z manga. A dobra, dzięki takie tam lepiej mnie poznacie, a wasi rodzice dowiedzą się, kogo oglądacie. Ale spokojnie, nie zakażą wam mnie oglądać po obejrzeniu tego. Chyba. Są tutaj jakieś śmieszne historie z mojego życia, moje przemyślenia, ale spokojnie, nie jest to biografia, spokojnie. W książce znajdują się także króciutkie komiksy na podstawie komiksów, które narysowałem kiedyś w dzieciństwie, jak byłem młodszy. O, tak mniej więcej wyglądają. Takie przykładowe rzeczy to na przykład, co dziś Janek powiedziałby Jankowi, który ma 12 lat, 10 rzeczy, dzięki którym czuję się szczęśliwy. Są także małe quizy o mnie i o moim kanale. Porady, jak można czytać lektury w taki fajny sposób. O, tutaj mamy jeszcze odwołanie do książek, które lubię czytać i wcielenie się w tych bohaterów oraz napisanie, jak by wyglądało moje życie, gdybym był właśnie nimi. To wszystko jest tak podsumowane. Na całe szczęście nie jestem nikim innym, tylko sobą. YouTuberem, Minecrafterem i niech tak zostanie. Tutaj jedno z moich ulubionych, czyli 15 kroków, by nabrać pewności siebie, gdzie musicie zrobić 15 wyzwań, po czym zebrać podpisy od osoby, która tak jakby potwierdzi to, że to zrobiliście. Przykładowo, pomóżcie w schronisku, przynieście karmę, wyprowadźcie psa na spacer. Jest też tutaj niezawodny sposób, jak poderwać dziewczynę, oczywiście tak na zabawnie napisane. Uwaga, cytuję. Dziewczyny są niczym obraz Da Vinci, Mona Lisa. Zachwycasz się nimi, choć nie do końca je rozumiesz. Uśmiechają się do ciebie, ale ten uśmiech może wiele znaczyć. Niestety taka jest płeć żeńska. Męskie okej znaczy, nie ma sprawy, zrobię to. Damskie okej może być czymś pięknym i oznaczać dużo dobrego, albo mogą to być ostatnie słowa, jakie od kogoś usłyszałeś, a ty sam powinieneś sobie już w tym momencie kopać grób. Lubię zagadki. Kocham książki sensacyjne.
Nie mogę tego przeczytać jeszcze. Lubię zagadki. Kocham książki sensacyjno-kryminalne, jednak gdyby lektora była kobietą, znacznie trudniej byłoby ją zrozumieć niż Ferdy Durka. No. I jeszcze jest tego wiele, wiele więcej. Generalnie w takie tam, te wszystkie tematy, które wydają się być nieistotne, śmieszne, są tylko po to, by pokazać, jak ważny jest szacunek do rodziny, do nauczycieli, do ojczyzny, jak ważny w życiu jest sport, jak dużo radości mogą dawać rzeczy małe i tak dalej. No i właśnie jeśli chodzi o te wartości, to wybrałem się do kilku znanych osób, które albo wydały swoje książki, albo tworzą jakąś twórczość, żeby się spytać, co jest dla nich najważniejsze w życiu. Thank you. Thank you. Thank you. Na pewno trzeba być szczerym. Przede wszystkim wobec siebie trzeba mieć dużo szacunku do kolegów, do przeciwników, do szacunku do tego, co robią. A oczywiście nie należy się bać na boisku. Przede wszystkim szacunek do pracy i to jest jedna z podstawowych wartości. I love creativity. I love to experiment with art and different ways of making things. I love sharing ideas as well, creating work and putting it online for people to see, hearing what people have to say about it. I get a lot of fulfillment doing that. Po pierwsze, uważam, że każdy człowiek powinien mieć kręgosłup swoich wartości. Moje są proste, uczciwość, ciężka praca, ale przede wszystkim miłość do ludzi, wiesz? Bo w moim zawodzie to jest bardzo ważne, że musisz kochać ludzi, żeby dobrze ugotować dla nich, żeby mieć zawsze ten uśmiech. Ja jestem takiego zdania, że jeśli chcesz zmienić świat, to zacznij od siebie. I człowiek jest tyle warty, ile pokonujesz. Pracuje ciężko, codziennie, uczciwie. Próbuję oddać dobrą energię ludziom, czy to jest mój staw, czy to są moi goście. Próbuję być prawdziwy, nie ukłamywać siebie i ludzi. Being happy and finding out what makes me happy, and it makes me happy to work as an actress, but it also really makes me happy to be with my friends, have a glass of wine with my mom in her garden, or cook with my boyfriend, or make homemade buns in the weekend. Or have a whole day with my friends where we just start drinking coffee and then go for a walk in the park, go home to cook together and play a game. Those small things is what makes me happy, and that's the most important thing for me. Wiesz co, w pracy na pewno to już się nauczyłem, bardzo ważna jest konsekwencja. Zwłaszcza w naszym kraju. W naszym kraju, który w showbizie, jeżeli ktoś chciałby robić jakkolwiek w tematach czy artystycznych, czy showbiznesowych, nie zrażać się przy pierwszych porażkach, bo to jest ten moment, kiedy często ja, jak w przestrzeni lat, znałem mnóstwo różnych artystów, zespołów, muzyków, czy różne inne postaci świata artystycznego, showbizu. Często ludzie się odbijają od tej pierwszej ściany. Wiesz co, ja też jestem generalnie takim trochę hipisem, więc ja bardzo lubię moje hasło pokój i miłość, i jakby do tego zawsze dążę, staram się namawiać ludzi, żeby byli bardziej wyrozumiali wzajemnie, więcej się szanowali, byśmy mieli otwarte głowy, nie oceniali zbyt szybko, no i trochę bardziej się kochali wszyscy, no, po prostu jako ludzie. Ważne, żebyśmy, jak jesteśmy na treningu, to żebyśmy wszyscy mieli ten sam cel i szanowali swoją pracę tak jak tak. Więcej? Nie, dziękuję. Mniej? Coś czuję, że jak jutro wstanę, to nie wstanę właśnie. Co prawda, całą treść książki mógłbym przekazać Wam za pomocą filmów na YouTubie. Mimo wszystko chciałem też poprzez takie tam zachęcić młodych do czytania i pokazać, że czytanie może być równie fajne jak oglądanie filmów na YouTubie. Dziękuję Wam serdecznie za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że książka także Wam się spodoba. Już teraz możecie ją kupić przedpremierowo na stronie Empiku, gdzie macie link w opisie. A jeżeli nie jesteście jeszcze do końca przekonani, to po 23 listopada będzie możliwość zobaczyć ją stacjonarnie właśnie w salonach Empik i wtedy zdecydować, czy to lektura dla Was, czy też nie. Dziękuję serdecznie, zapraszam jeszcze raz na spotkania autorskie. Trzymajcie się, lajkujcie, subskrybujcie, komentujcie, pa!
all the time there was this, is it good enough? Am I good enough? These a lot of inner critical things. And all the time I had to believe in my dream. This is important, that I need to write this book. So this was the big challenge for me. And I would say the biggest piece of advice was to give would be really pursuing your dream. And if you really want to write a book, then just start and then just go until it's finished. And there will be a lot of critical thoughts on the way, but you just have to say, hi, critical thought, nice to meet you. I'm just working right now. I'm making a book. Can we talk later? And then just finish the book and believe that you can do it.